37 artystów zaprezentowało swoje prace na wystawie środowiskowej w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Każde z dzieł różniło się pod względem tematyki i wykonania. Wszystkie jednak łączyła pasja oraz kreatywność. Artyści rozmaicie potraktowali temat 660-lecia rocznicy nadania Dębicy praw miejskich. Niemniej na ekspozycji można było odnaleźć wiele nawiązań do lokalnej historii czy architektury. W tym roku mamy Dębicę, tak? Z okazji 660-lecia miasta jest Dębica. Tradycyjnie w mojej technice gumy dwuchromianowej. Odbitka stykowa, robię emulsję światłoczułą, wymieram pigment. Jaki duży negatyw, taka duża odbitka, to tak w skrócie. Rynek, jest piekarska, no i jest oczywiście stacja, tak? I nasz most, którego już nie ma. Więc tak historycznie. W tym roku coś troszeczkę odmiennego, bo grafika komputerowa co prawda, ale wyglądająca, udająca troszeczkę grafikę warsztatową, czyli wyglądająca troszeczkę jak linoryt. Prace są inspirowane twórczością węgierskiego malarza, bardzo znanego węgierskiego malarza Sándora Márai'a. Utwory, fragmenty utworów, szczególnie pamiętniki Márai'a, które są niezwykłym dziełem. I właśnie te prace troszeczkę odzwierciedlają klimat jego prac, troszkę nawiązują do tego, co można u Márai'a w jego twórczości znaleźć. Wystawa środowiskowa w tym roku odbyła się już po raz 32. Jak podkreślali organizatorzy i uczestnicy, jest to nie tylko szansa na nowe inspiracje, ale również okazja do spotkania się w artystycznym gronie. No zawsze tak jest i taka jest też formuła tej wystawy. Formuła bardzo otwarta, bo tego rodzaju wystawy organizowane są i w innych ośrodkach, prawda, w innych miastach, ale tam ograniczane są zazwyczaj do prezentacji artystów profesjonalnych, a nasza formuła jest naprawdę otwarta. Bardzo piękne wszystko, bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że tutaj przyszłam, bo tu moja kuzynka Kinga Kołodziej ma swoją wystawę, także też zdecydowaliśmy się z całą rodziną przyjść, no i nie żałuję. Moja ciocia się wystawia. I zawsze ją wspieramy jakoś całą rodziną, no a poza tym sztuka i kultura jest mi jakoś bliska, więc co roku staram się poświęcić ten dzień i pooglądać. Obrazy pana Stasia Kopacza. Ja tu będę stała dzisiaj i oglądała. One są tak cudne. To jest wyższy poziom wtajemniczenia. To jest taka szczerość, taka uczciwość, takie światło, takie kolory, no tylko patrz. To jest coś niesamowitego. No przysięgam, ja nie żartuję sobie. Przysięgam, to jest cudne. Ta wystawa ma zawsze szczególny klimat, szczególny nastrój. To jest absolutne święto dębickich artystów, plastyków. No i niech ono zawsze będzie takie piękne i byłoby dobrze, żeby na normalne wystawy już te tegoroczne, planowe przychodziło tak wielu jak dzisiaj. Tradycyjnie na wystawie można było podziwiać pracę debiutantów. A jestem tutaj w tej sali debiutów właśnie i pokazuję taką abstrakcję, jest to płaskorzeźba, połączenie malarstwa właśnie i rzeźby i w technice własnej. Mam taką nadzieję, że to jest dopiero początek i będę miała okazję właśnie przedstawić inne swoje prace. Z szansy udziału w wystawie skorzystał również Mateusz Krasoń, który upodobał sobie tworzenie wyjątkowych latarni morskich. Forma mnie urzekła przez muzykę, zazwyczaj do niej maluję. Głównie tylko do niej. A propos zbioru utworów i wszystkich dźwięków, które się tam składają, tworzą to w mojej głowie. Zresztą widziałeś, że tam jest woda płaska, to jest zamierzone, bez fal. Sam chodzi o kolor, syntetyzm tego koloru i o przesłanie latarni, nie tylko jako nadziei, ale jako wytrwałości. Wskazówkę, w jaki sposób przyglądać się pracom debiutantów i sztuce w ogóle, przekazał Adam Sypel, który z powodzeniem tworzy już od kilkudziesięciu lat. Sądzę, że sztuka, tak jak tutaj to malarstwo, można wybierać, jest stworzone dla wszystkich zwiedzających, ale nie wszyscy są i tutaj muszę zrobić pewien konkret taki i aluzję, nie wszyscy stworzeni są dla sztuki. Ją trzeba oglądać i wczuwać się w nią w skupieniu chyba, cierpliwie, w milczeniu nawet. Nie bawić się w krytyka. Ona wtedy dojdzie do człowieka głęboko. W centralnym miejscu Dębickiej Galerii zawisł obraz Marka Krystka, autorstwa Romana Przewoźnika. W
Wcześniej w tym samym miejscu znajdował się portret Franciszka Szczermińskiego. Obaj niestety zmarli już panowie, przez lata związani byli z Dębicą. To jest taka naturalna historia. Marek gdzieś bardzo głęboko we mnie był, jest i pewnie będzie. Zresztą bardzo mądry człowiek i wrażliwy. Uwielbiałem z nim rozmawiać i kiedy tylko spotykaliśmy się, to rozmowy trwały godzinami. Skoro go zabrakło wśród nas, naturalne było po prostu taka decyzja moja, by sprawić, by był obecny także i tego roku. A słowo, które towarzyszyło otwarciu wystawy, to też jakby taka historia nawiązująca do osobowości Marka, dla którego słowo było bardzo, bardzo istotne, jako artysty też. Ja te słowa napisałem dziś tylko po to, by upamiętnić każdy wieczór, kiedy Marek z nami był. Natchniony widzialną prawdą świata, szukałeś odpowiedzi. Nieraz brak sensu pytania z Panem. Wołałeś naturę odpowiedzi. Oryginału lustrzane odbicia złudne, namacalne znaki, tak krótkie do przeżycia pogląd niejednaki. Smak tworzywa, koloru i słowa. Dzieła prawda i ducha duchowa. Pamiętam. Artyści otrzymali gratulacje, pochwały oraz brawa od licznego grona zwiedzających. Bardzo twórcze, coraz to nowe techniki, no i ta wystawa na coraz wyższym poziomie jest, także jest co oglądać. Zapraszamy pewnie wszystkich, żeby skorzystali, bo te przez kilka dni jeszcze będzie możliwość oglądania tego wszystkiego, podziwiania tych naszych zdolnych artystów. Nie ukrywam, że najbardziej podoba mi się praca mojej współpracownicy, pani Lucyny Hosai-Pluty, ale mówiąc wprost, wszystkie są wspaniałe, ich wszystkie powinniśmy podziwiać i chyba wszystkim należą się zasłużone brawa i podziw. Pracę można oglądać jeszcze tylko do niedzieli, 11 marca. Wstęp wolny. Najlepszą rekomendacją do odwiedzin Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jest to, że wszyscy obecni na wernisażu wyrażali się o przedstawionych dziełach i atmosferze wystawy w samych superlatywach.